Cześć. Chciałbym pokazać wam dzisiaj takie absolutne podstawy dla osób, które stawiają swoje pierwsze kroki w terapii wistyralnej. Myślę, że to jest bardzo użyteczne, żeby każdy z nas umiał znaleźć pewne punkty referencyjne i żeby umiał zastymulować kilka punktów, nawet nauczyć tego swoich pacjentów, co może pomóc bardzo zmniejszyć napięcie powłok brzusznych. Często ta sama stymulacja, którą za chwileczkę Wam pokażę, może poprawiać perystaltykę przewodu pokarmowego. Więc u osób, u których wzdęcia są na przykład bardzo mocno skorelowane z bólem odcinka lędźwiowego, przejścia piersiowo, Lęźwiowego czasami też nawet kości krzyżowej. To taka prosta terapia jest czymś, co możecie zrobić sami w gabinecie. I też tak samo jak ja pokazać Waszym pacjentom, co dokładnie w takiej sytuacji mogą zrobić, żeby poprawić swój komfort trawienny i zmniejszyć swoje odczucia bólowe. Także zapraszam. Zajmiemy się dzisiaj trzema punktami na jamie brzusznej. Zaraz będziecie mogli zobaczyć je sobie z bliska. Najpierw troszeczkę wam o nich opowiem. Będzie to zwieracz od jego, To jest miejsce w dwunastnicy pod prawym łukiem żebrowym, do którego wchodzą przewody trzustkowe. Jest to o tyle istotne miejsce, że chociaż nie jesteśmy pewni tego, czy w ogóle nasz palec cokolwiek w tym rejonie zmienia w obrębie dwunastnicy czy trzustki, to ten sam punkt, w którym topograficznie te miejsca się znajdują, właśnie jest już takim miejscem, które da nam możliwość. Poprawiać właśnie tą perystaltykę. Z drugiej strony, niemalże w takim lustrzanym odbiciu będzie znajdował się punkt, w którym będziemy mogli odnaleźć więzadło, na którym wisi zagięcie dwunastniczo-czcze, czyli miejsce, w którym dwunastnica przechodzi już w dalszą część jelita. I ostatnim takim miejscem, które do pracy z tym kompletem jest dosyć istotne. To zastawka krętniczo-kątnicza czyli miejsce, w którym anatomicznie kończy się nasze jelito cienkie i zaczyna jelito grube. To miejsce z kolei dosyć często jest tkliwe, obrzęknięte u pacjentów, którzy cierpią na takie schorzenia, jak chociażby SIBO. Czy IMO, czy dlatego że ta zastawka anatomicznie fizjologicznie zapobiega cofaniu się treści, która ląduje w jelicie grubym do światła jelita cienkiego. Kiedy ona przestaje być wydolna, dochodzi do niewielkiego stanu zapalnego tego obszaru, więc i w takich sytuacjach warto jest troszeczkę to miejsce dostymulować. Także zapraszam, obejrzymy je teraz z bliska i pokażę Wam, jak taką stymulację wykonać. Ok, słuchajcie, zaczniemy sobie od miejsca, pod którym znajduje się wspomniany na porządku zwieracz od jego. Żeby znaleźć to miejsce, musimy wyznaczyć sobie taką hipotetyczną linię od połowy. Obojczyka pacjenta, czyli licząc od końca barkowego do części mostkowej, i z, tej, z tego miejsca, z połowy obojczyka pociągamy sobie taką linię, która następnie przecina łuki żebrowe, które się wyraźnie zaznaczają i stanowią takie miejsce przejścia do powłok brzusznych, i następnie z tego punktu. Odliczamy połowę odległości do pępka, tak? Więc mamy tutaj jedno miejsce. Tutaj możecie to miejsce znaleźć tak mniej więcej. Dobrze? Tutaj nie jest ta potrzebna taka bardzo snajperska precyzja co do milimetra. Chodzi o pewnego rodzaju obszar, więc tutaj centymetr w jedną, w drugą stronę. Nie będzie miał dużego znaczenia, no jednak na, na całej tej długości powinniśmy umieć ten obszar znaleźć. Nie polecam szukania po ilości palców od samego pępka, dlatego że to się może bardzo różnić w zależności od proporcji ciała naszego pacjenta. Więc teraz mamy jedno takie miejsce następnie drugim punktem o którym wspominałem, jest zagięcie dwunastniczoczcze i ona znajduje się po y, stronie przeciwnej i wyznaczamy je dokładnie tak samo, czyli z połowy y, długości obojczyka prowadzimy linię aż do y, pępka i z łuków y, żebrowych odliczamy połowę tej odległości, czyli mamy dwa symetrycznie ułożone punkty, Następnie, tym trzecim, który będziemy chcieli znaleźć i następnie dostymulować, będzie, yy, będzie zastawka krętniczo-kątnicza. Ją jest już tutaj jeszcze łatwiej znaleźć. Wystarczy nam szczyt y, kolca biodrowego, przedniego górnego, i odliczamy od niego tylko połowę odległości w stronę do y, pępka i mamy tutaj pod spodem obszar, w którym mniej więcej w tym rzucie powinna się ta zastawka znajdować. Jak możemy teraz te wszystkie trzy punkty dostymulować? Ja w gabinecie zazwyczaj używam do tego palców, więc mogę sobie tutaj po prostu złapać palcem wskazującym i środkowym takie miejsce, delikatnie je Wciskam do środka, tak żeby odkształcić tą tkankę mniej więcej o centymetr y, czy dwa i zaczynam delikatnie potrząsać tym miejscem. Czyli wprowadzam tutaj niewielką y, wibrację. Czasami też, żeby pokazać pacjentowi do pracy domowej, co może dalej robić, to używam do tego takiego specjalnego y, wibratora logopedycznego. To jest. Y, y, takie narzędzie, mniej więcej wielkości długopisu, które ma taką miękką końcówkę, która wywołuje tutaj taką dosyć silną wibrację, i można sobie ją właśnie w to miejsce przyłożyć, i następnie przez około minutę tym miejscem, to miejsce właśnie stymulować taką wibracją. Następnie robimy dokładnie to samo po drugiej stronie. W miejscu, gdzie mamy zagięcie dwunastniczo i trzecim miejscem w kolei jest to ostatnie, o którym mówiliśmy, czyli zastawka krętniczo-kątnicza. Samej zestawki raczej palpacyjnie tutaj pod spodem nie będziemy w stanie znaleźć. Tak samo jak w wspomnianych wcześniej, punktów leżą one dosyć głęboko w jamie brzusznej. Dlatego wystarczy nam tak naprawdę wgłębienie tej jedynie o jakieś właśnie 2 cm i wykonanie wibracji na samym tym obszarze, więc jest to technika raczej odruchowa, a miejsca, które anatomicznie tutaj nazwałem, mają za zadanie tylko pomóc wam troszeczkę w takiej topograficznej Lokalizacji tych miejsc. Jako pracę domową pacjentom daje dokładnie to samo, często wskazując też na tą samą kolejność. Jednocześnie żeby było im łatwiej taką pracę wykonać, nie muszą używać swoich własnych palców. Tutaj bardzo dobrze sprawdza się na przykład elektryczna szczoteczka do zębów, którą mogą sobie głowicą przyłożyć w to miejsce i każde z tych punktów po około minutkę do dwóch minut. Postymulować. Bardzo często pojawiają się jednocześnie przy takiej pracy wyrażenia przelewania w brzuchu, pojawia się jakieś burczenie, przelewanie. To też świadczy o tym, że nasz układ przywspółczulny, czyli m.in. nerw błędny, zaczął lepiej działać i wzmaga perystaltykę przewodu pokarmowego. Dlatego jest to jednocześnie praca być może nie z samym nerwem błędnym, ale też z układem autonomicznym. Ciekaw jestem, czy znaliście takie techniki, czy używacie ich w swojej praktyce. Zachęcam do tego, żeby ich spróbować, dlatego że są bardzo bezpieczne, bardzo proste i świetnie sprawdzają się jako dodatkowe narzędzie do pracy domowej dla naszych pacjentów. Jeśli chcesz nauczyć się terapii wisteralnej, to zapraszam Cię na trzydniowe szkolenie o tej samej nazwie, które odbędzie się tutaj w Warszawie, między 22 a 24 listopada tego roku. To będzie taka pierwsza edycja tego szkolenia, na którym zobaczysz znacznie więcej technik. Nauczysz się też anatomii i fizjologii układu pokarmowego i to wszystko zostanie zwieńczone dużą ilością takich informacji o tym, jak wpływa to również. Na nasze dolegliwości bólowe, na dolegliwości bólowe oczywiście też naszych pacjentów. Nauczysz się różnych technik, jak wykorzystywać w sposób bezpieczny i skuteczny taką pracę w swojej codziennej praktyce. Także do zobaczenia.